Mam pierwszy łódzki posiłek. Tutaj troszkę się za mocno przyjarała. Ale to się zdarza w takiej pizzy. Hej, witajcie z tej strony Maciej, jest ze mną Sonia, jest ze mną pan Stefan Jaracz i witamy was z Łodzi. Po wielu waszych namowach dotarliśmy do Łodzi, jesteśmy obecnie na ulicy Piotrkowskiej, czyli jednej z najdłuższych ulic handlowych w Europie. Ponad 4 km się ciągnie. Podobnie jak w Toruniu, podobnie jak w Gdyni, będziemy dzisiaj testować smartfon Nokia 8.1. Dzisiaj też sobie te testy podsumujemy. Opowiemy o tym, co uważam o tym smartfonie, jakie robi zdjęcia, czy radzi sobie z robieniem zdjęć w restauracjach. Wszystkie zdjęcia, które podczas tego filmu będą się pojawiać, są właśnie wykonane smartfonem Nokia 8.1. A jeśli was ta tematyka bardziej interesuje, no to zapraszam na mojego Instagrama. Tutaj wam się wyświetla. Tam wiele zdjęć jest wykonanych właśnie Nokia 8.1. Wszystkie są podpisane. Prosto z pociągu z Warszawy pojechaliśmy na śniadanie. Pojechaliśmy do lokalu, który nazywa się Szyby Lustra i zjedliśmy naprawdę fajne śniadanie, fajne i pomysłowe. Mam pierwszy łódzki posiłek, śniadanie Szyby Lustra, black pudding, czyli chałka smażona na maśle, fantastyczna, do tego kaszaneczka, jajko w koszulce, sos holenderski, jabłko, sałatka z rożbonki i pomidorków. Naprawdę świetne śniadanie. Solidne porcje, ciekawe kompozycje i całkiem przyzwoite ceny. Ja od siebie polecam. Ja jadłam jajecznicę z pastą truflową i była naprawdę bardzo dobra. Dodatkowo ona też była wymieszana z mascarpone, do tego była rukola, chleb, masło. Bardzo się najadłam. Były też pieczarki, bo jak ktoś nie lubi pieczarek, tak jak Maciek, to musi to zgłosić, że nie chce, bo akurat pieczarki tam były, mi bardzo smakowały, więc jestem zadowolona i najedzona. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Pasaż Róży. Znajduje się w podwórku przy Piotrkowskiej 3 i wygląda niesamowicie. Ja w Łodzi jestem po raz drugi. Za pierwszym razem byłem jakieś 2-3 lata temu, nawet jest z tego film na kanale, ale to jest taki jeden z moich pierwszych filmów, więc nie polecam go oglądać, bo jest dość nudny. Niemniej, jeśli nie macie co robić, no to zapraszam, oglądajcie. Jesteśmy teraz przy manufakturze, to takie duże centrum handlowe, które dość ładnie wygląda i pierwszy raz właśnie dzisiaj udało się tu dotrzeć, ale wracamy w kierunku Piotrkowskiej. Byliśmy w takiej hipsterskiej kawiarni, która nazywa się Owoce i Warzywa. Ja wypiłem kawkę pysznego dripa i jak to kawa pobudziła zarówno mnie, jak i mój apetyt. Także idziemy na ramen. Dla mnie, szczerze mówiąc, w smartfonach ważne są w zasadzie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to to, żeby smartfon robił ładne zdjęcia, gdyż większość zdjęć, które pojawiają się czy to na blogu, czy na Instagramie, czy czasem w filmach, robię właśnie smartfonem. Aparatu używam do kręcenia vlogów, a smartfonem robię foty. Każdy z was, kto robi zdjęcia, bardziej lub mniej profesjonalnie, to wie, że bardzo ważne jest światło. Od tego naprawdę zależy wiele, jak takie zdjęcie wyjdzie. Ja głównie robię zdjęcia na Instagram do Maćka czy do siebie, no i wiem, że to jest właśnie zawsze bardzo ważne. Jak jest naturalne światło, to te zdjęcia są ładniejsze. My mamy trochę utrudnioną tutaj sprawę, ponieważ często chodzimy po restauracjach, gdzie niestety to światło za dobre nie jest. Często jest to sztuczne, żółte światło. Tutaj właśnie bardzo przydaje się dobry smartfon, który zrobi zdjęcia takie, które z lekką obróbką będą wyglądały naprawdę fajnie i profesjonalnie. Blisko miesiąc robiłem zdjęcia tym smartfonem i radzi sobie naprawdę nieźle, również w miejscach, w których jest ciemniej. Tutaj akurat w przypadku Atoramen, w którym byliśmy przed chwilą, nie ma tego problemu, bo było bardzo ładne światło, ale byliśmy na przykład w Rico w Warszawie, tam to światło było o wiele, wiele gorsze, a zdjęcia wyszły
wyszło naprawdę fajnie, więc jeśli chodzi o robienie zdjęć, jestem bardzo zadowolony z Nokia 8.1. Nokia 8.1 ma też taki tryb profesjonalny robienia zdjęć, gdzie możemy sobie ustawiać balans bieli, ISO i kilka innych parametrów. Ja z tego szczerze mówiąc nie korzystam, ja robię zdjęcia w automacie. Oczywiście wszystkie zdjęcia, które publikujemy, czy na Instagramie, czy na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, obrabiamy w różnego rodzaju programach, niezależnie od tego, czy robimy te zdjęcia aparatem, tym, którym teraz nagrywam, czy robimy te zdjęcia smartfonem, takim jak Nokia 8.1, wszystkie zdjęcia obrabiamy. Takie zdjęcia się najbardziej podobają ludziom i nawet jeśli myślicie, że najbardziej podobają wam się foty bez filtra, no to w praktyce jest mimo wszystko często inaczej. Teraz jak o tym opowiadam, widzicie zdjęcia przed i po obróbce. Czasem ta różnica jest duża, a czasem nie. Zazwyczaj, kiedy jest bardzo dobre światło, no to tej różnicy aż takiej nie ma. I tutaj też chcę odeprzeć zarzuty mówiące o tym, że to jest upiększanie świata. Nie zgodzę się z tym. Aparaty nie do końca oddają to, jak widzi ludzkie oko i obróbka zdjęć pomaga osiągnąć ten efekt. Co zamówiłeś? Tonkotsu ramen poza kartą z węgorzem, także jaram się. Na ramenie byliśmy w miejscu, które nazywa się Ato Ramen. To jest lokal założony przez twórców i właścicieli lokalu Ato Sushi, o którym mówi się, że to jest jedno z najlepszych sushi barów w Polsce. To samo zresztą mówi się o Ato Ramen, że to jeden z najlepszych ramen barów w Polsce z kolei. I po tej naszej szybkiej wizycie w sumie mógłbym się z tym zgodzić. Choć uważam, że Ramen People z Krakowa jest ciut lepszym ramen barem. Zamówiliśmy oczywiście dwa rameny. Ja dla siebie zamówiłem tonkotsu, którego nie ma w karcie na co dzień, aczkolwiek często wraca z tego co wiem. Sonia z kolei zamówiła jeden z dwóch wegańskich ramenów, już nie pamiętam dokładnie nazwy, ale ten drugi w karcie, ten na samym dole karty. Spróbowałem oczywiście obu i muszę stwierdzić, że mój wybór był o wiele lepszy. Bardzo smaczny, głęboki, taki mięsny, lekko mleczny bulion. Do tego naprawdę fajne dodatki, tutaj zwłaszcza dodatki mięsne, czyli karkówka i węgorz były fantastyczne. Oba przygotowane na prawdziwym ogniu, nie na żadnej elektrycznej płycie grzewczej, tylko na prawdziwym ogniu, co było czuć i co jest moim zdaniem bardzo dużym atutem. Do tego marynowany bambus, nori i oczywiście fantastyczny makaron. To był na pewno jeden z lepszych ramenów, jakie jadłem w Polsce, choć tak jak mówię, bardziej smakował mi ramen tonkotsu w Krakowie, w Ramen People. A to ramen znajduje się w miejscu, które nazywa się Off Piotrkowska. To chyba jedna z pierwszych tego typu przestrzeni, jakie powstały w Polsce, czyli stałe tereny, bodajże pofabryczne, zaadaptowane na miejsce restauracji, pubów, miejsce do imprezowania, do jedzenia, do spędzania wolnego czasu, takie jak na przykład Dolnych Młynów, czyli Tytano w Krakowie. To właśnie Off Piotrkowska była jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, takim miejscem i wyznaczyła niejako trendy. Rameny w Ato Ramen kosztują tak plus minus 30-35 zł, więc jest to taka cena no, typowa dla ramenów w Polsce. Niezależnie od tego, w jakim mieście są sprzedawane, czy to Warszawa, czy Kraków, czy Poznań, czy inne miasto, no to gdzieś tyle za ramen trzeba zapłacić i z takim wydatkiem trzeba się po prostu liczyć. Nie jest to mało, ale jeśli tyle płacimy za dobry ramen, no to myślę, że nie ma czego żałować. Ja już od dłuższego czasu próbuję ramenów tylko wegańskich. Twierdzam, że rzeczywiście ten ramen mniej mi trochę smakował niż ten w Krakowie, czyli podobnie jak Maćkowi. W Krakowie w Ramen People był taki naprawdę oryginalny smak, był mocno sezamowy. Tutaj był bardzo mocno sojowy, taki miał zresztą być, ale to chyba właśnie nie jest ten mój ulubiony styl wegańskiego ramenu. Druga rzecz, jaka jest dla mnie ważna w smartfonach, to to, jak ten smartfon szybko działa, jak sprawnie działają aplikacje, głównie aplikacje do jakichś social mediów, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. I tutaj Nokia 8.1 muszę pochwalić, bo działa zaskakująco dobrze. Tutaj duża zasługa tego, że oparta jest ona o system Android 9 i jest to goły system Android 9. Jeśli korzystacie ze smartfonów z Androidem, jeśli macie takie smartfony, no to wiecie, że producenci tychże smartfonów często na Androidy instalują jeszcze swoje systemy nakładki, dodatkowe aplikacje, których nie da się usunąć, a które spowalniają działanie całego smartfona. Nokia tego nie robi, dzięki czemu wszystko szybko i fajnie śmiga.
Byliśmy w herbaciarni Kocie Oczy. Wybór herbat jest ogromny, no ale najważniejszą, najciekawszą atrakcją są oczywiście koty. Tych kotów jest 4 albo jest ich 5, już nie pamiętam. Te koty sobie chodzą, można się z nimi bawić. Czasem podobno wskakują też na kolana. Generalnie bardzo fajna atrakcja i dla dzieci, i też jak widać dla dorosłych. A sama herbaciarnia ma taki przaśny klimat, taki trochę babciny, pełno różnych gadżetów związanych z kotami. Polecamy jako taką ciekawostkę. Ja w tej herbaciarni byłem właśnie, kiedy byłem pierwszy raz w Łodzi i bardzo mi się spodobał i pomysł, i wykonanie. To jest tak duży wybór herbat, aczkolwiek ten wybór też troszkę mnie dzisiaj przytłoczył i wziąłem najzwyklejszą zieloną herbatę Sęcze. Te kilka lat temu nawet nagrałem o tym miejscu osobny film, także możecie zobaczyć, choć jakość wykonania ponownie nie będzie zbyt wysoka. A wszystkich martwiących się o to, czy te koty mają dobrze, mogę zapewnić, że mają dobrze, że właściwie cała herbaciarnia jest zaprojektowana właśnie dla tych kotów przede wszystkim. A przy tym wszystkie wymogi sanepidu zostają spełnione, także nic, tylko iść i głaskać te koty, choć tak łatwo głaskać się nie daje. Czy ciasto jest lejące się wręcz? Jest. Dokładnie takie, jakie powinno być. Tutaj troszkę się za mocno przyjarała. Ale to się zdarza w takiej pizzy. Naprawdę spoko. Jedyne co, to myślałem, że szynka zostanie położona już po upieczeniu, a nie w trakcie pieczenia i będzie taka fajna zimna. Tak jak jest na przykład Forno Italia w Poznaniu. Na coś takiego w sumie liczyłem, ale no też jest smacznie oczywiście. Byliśmy w Forno Nero na pizzy i to była naprawdę dobra pizza, wręcz bardzo dobra pizza, choć do takich pizz najlepszych w Polsce troszeczkę jej brakowało. Tutaj mam na myśli lokal, który nazywa się Iggy Pizza z Wrocławia, czy Pizzerię Francesco z Gdyni, zwłaszcza Pizzerię Francesco z Gdyni. Wprawdzie przy pierwszym kawałku byłem zachwycony, ale z każdym kolejnym kawałkiem ten zachwyt ustępował. Zabrakło dla mnie tego trudnego do zdefiniowania czegoś, takiego elementu magicznego, ale też bardzo subiektywnego, więc całkiem możliwe, że wy uważacie Forno Nero za najlepszą pizzę w Polsce, czy najlepszą pizzą we wszechświecie. Obiektywnie było bardzo dobrze, ale subiektywnie dla mnie osobiście czegoś zabrakło. Często piszecie w komentarzach, ale też mówicie to, jak się gdzieś tam spotykamy, że lubicie to, że jest taka przeciwwaga w filmach, że ja często zamawiam jakieś dania wegańskie, wegetariańskie. Dlatego teraz też tak zrobiliśmy. Maciek na kolację wybrał się na pizzę, a ja idę do wegańskiej knajpy, która nazywa się Korzenie. Zobaczymy, jak tam będzie. Zamówiłam makaron w sosie kalafiorowym z pomidorami, ze szpinakiem, z tempehem, w takiej orzechowej posypce. Jak to wygląda? Jemy. Makaron jest ok, jest mocno kalafiorowy, fajnie się wybija ten tempeh, ale mam teraz takie dziwne uczucie, gdyż jestem jeszcze trochę głodna, a już się nie chcę za bardzo jeść, bo jestem taka nim trochę napchana. On jest taki, w pewnym momencie robi się taki trochę mdły. I wiem, że go nie zjem do końca, jeszcze bym coś zjadła, dlatego zamówiłam z pomidorosy. Na zdjęciu ten makaron był taki, no wyglądał jak typowe danie makaronowe, a jak przyszedł, to wyglądał jak taka zbita papka, więc konsystencja trochę inna i spodziewałam się czegoś innego. No powiem wam, że zawiodłam się trochę, gdyż po opiniach, które czytałam o wegańskich, wegetariańskich knajpach w Łodzi, to rzeczywiście Korzenie były wymieniane jako ta jedna z lepszych. Też trochę się nastawiłam właśnie akurat na to danie, bo widziałam je wcześniej na fejsie, bo to jest tak, że oni co tydzień mają jakieś nowe menu. Potem zamówiłam sobie spring rollsy i one też nie były jakoś super smaczne. Myślę, że jest to proste danie i ciężko je tak naprawdę zepsuć. Do tego był taki bardzo tłusty, oleisty sos. Myślę, że jest milion sposobów na zrobienie ciekawszych, smaczniejszych sosów, takich na przykład gęstych, orzechowych, no jest ich mnóstwo. Ostatnio często jem w jakichś wegańskich knajpach, wegetariańskich, gotuję też tak w domu, nawet Maciek się zajada wegańskimi przepisami, dlatego myślę, że no można to dobrze zrobić. Jest wiele fajnych knajp, które serwują takie dania, więc teraz pytanie, czy źle trafiłam, akurat na złe wybrałam dania, bo wiem, że tam też była wegańska pizza, wegańskie burgery, czy w ogóle ta knajpa miała jakiś słabszy dzień?
nie wiem. Jak są jakieś inne ciekawe, wegańskie lub wegetariańskie restauracje w Łodzi, to piszcie, następnym razem odwiedzę. Na koniec wylądowaliśmy na wielkim, pustym dworcu. Łódź nam się bardzo spodobała. Myślę, że tutaj wrócimy, bo jeszcze dużo dobrego jedzenia przed nami. Bardzo dużo do zwiedzenia, bo dzisiaj to tylko tak przeszliśmy się centrum Łodzi i tyle. A z tego, co wiem, jest dużo rzeczy do zobaczenia w Łodzi, co mam nadzieję uda się zrobić w kolejnych vlogach z Łodzi, które kiedyś na kanale na pewno się pojawią. I na koniec jeszcze kilka słów o Nokii 8.1, która była partnerem tego odcinka. Wychodząc z domu była ona naładowana do pełna na 100%, a teraz mimo aktywnego korzystania z niej ma tych procent 20%, czyli chyba całkiem nieźle jak na smartfona. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę. My się żegnamy. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego. Will you say that again?